Dzień dobry, Julia Lis. Dziś mamy piątek. Zaczynamy wydarzenia Telewizji Zabrze. W tą sobotę, 15 lipca, obchodzimy Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. To nieoficjalne święto ma nam przypomnieć, że możemy spędzać czas bez używania internetu i ciągłego patrzenia w ekran. Telefony komórkowe są często nieodłącznym elementem naszej codzienności. Często pan używa telefonu? Przed chwilą używałem. A w jakich celach? Teraz Facebooka przeglądałem. Codziennie, po kilka godzin. A w jakich celach? Kontakt z domem, jak jestem w pracy, z dzieckiem. A jak często używa pan telefonu? No, dziennie. A w jakim celu? No, rozmowy, internet, wszystko. Są też i takie głosy. Tylko w razie potrzeby. Tak do przesady to nie, jak młodzi to tak bardzo nie, ale no z 5 razy powiedzmy na dzień. Czy potrzeby dzwonienia, czy popatrzenia na Facebooku? A można odłożyć telefon na dłużej, na przykład 15 lipca, bo wtedy obchodzimy Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Jak ktoś pracuje z telefonu, to może być ciężko, ale dla szarego, normalnego człowieka to... Myślę, że okej, jeden taki dzień się w roku może przydać. Fajny pomysł, bardzo dobry, bo nasze pokolenie zaczyna się uzależniać od telefonów. To coś nowego takiego? No myślę, że dam radę chyba wytrzymać. Jeżeli taki jest dzień, to mogę go zacząć świętować. Takie rozsądne korzystanie z telefonu komórkowego jest dobre, bo choć urządzenie jest pożyteczne, to w nadmiarze bez litości kradnie nasz czas, a niekiedy staje się zagrożeniem. Bardzo często spotykamy się z tym, że młodzi rodzice dla tak zwanego świętego spokoju próbują młodym dzieciom wręczyć smartfon do ręki. Dzieci od 0 do 2 roku życia w ogóle nie powinny używać ekranu, bo to bardzo mocno uszkadza centralny układ nerwowy. Dlatego w to symboliczne święto nie trzeba cały czas korzystać z telefonów, można wyjść na dwór, się pobawić. A takich miejsc na spędzenie wolnego czasu nie brakuje. W 3 dzielnicach naszego miasta powstały nowe, atrakcyjne przestrzenie rekreacyjne. Znakomite na odpoczynek, jak i na aktywność fizyczną. W Maciejowie i w Kończycach otwarte zostały tężnie solenkowe, a w Grzybowicach powstał geopark. To świetna okazja do wakacyjnego relaksu i dobry pomysł na czas bez telefonu komórkowego. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Mogą być ciekawe i różnorodne, a dobra zabawa towarzyszy młodym ludziom w odkrywaniu kolejnych aktywności. Nie inaczej było w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie odbywały się dobre warsztaty. 5-dniowe warsztaty w Miejskim Ośrodku Kultury okazały się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy nie tylko dobrze się bawili, ale mogli w przyjazny sposób zdobywać wiedzę. Jest tu bardzo fajnie, dużo się nauczyłem. Jak budować bloki. Nauczyłem się też robić różne rzeczy, budowania. I bardzo mi się podoba tutaj. Lubię właśnie takie rzeczy robić. Można się tutaj dużo nauczyć. Fajne warsztaty, co ci się tutaj najbardziej podoba? Że gramy w Minecrafta. I się uczycie przy okazji w tej grze? Tak. Na przykład budowania. Warsztaty ogólnie bardzo fajne. Możemy się czegoś nauczyć o tej grze. Dobrze, to może też sobie pograć z przyjaciółmi na przykład. Jak jakieś misje rozwiązujemy, gry różne. A skąd pomysł, że akurat spędzasz ten czas wakacyjny tutaj w MOK-u? Przyjemnie tu. Słyszałam, że to też jest takie podstawy programowania. Tak, leciutko tak, podstawy programowania. Jakieś programujemy swoje różne rzeczy, dodajemy do gry czasami. Mi się bardzo tu podoba. Ja bym chciała, no po prostu lubię grać na przykład na komputerze, ale nie mam, bo mój kuzyn gra, kiedyś grałam i mi się bardzo podobało, dlatego tu chciałam przyjechać. Bardzo fajni ludzie, każdych tu prawie znam i no bardzo fajnie. A w ramach dobrych warsztatów można nauczyć się wiele. W pierwszych dniach przedstawiamy samą grę, sterowanie, zasady, różne triki, sztuczki, jak się łatwo tą grę wdrożyć, zapoznać. W następnych dniach uczymy się już takich podstaw programowania i w ostatnich dniach uczymy się modyfikować grę, tworzymy własne paczki modów. W tą grę wplatamy jeszcze elementy ekologii, przyrody, uczymy o ekologii, o dbaniu, o środowiskach, uczymy się różnych mechanizmów. W grze jest taka analogia do prądu, to uczymy się o tym prądzie. Uczymy się zalążka takiego wprowadzenia do programowania. Przerwie między warsztatami
Są zajęcia integracyjne, gramy w gry, na przykład Głuchy Telefon, Simon Mówi i innego różnego tego rodzaju. I choć wakacyjne zajęcia mają służyć przede wszystkim rozrywce, to ich efekt zostanie z młodymi ludźmi na dłużej, w postaci większego zrozumienia skomplikowanego świata informatyki. Tu jest tutaj programowanie obiektowe, czyli po prostu składanie bloków. Jest to coś jak w podstawówce Scratch. Na pewno łatwiej im zapoznać się z tymi blokami, bardziej takie myślenie tego programowania, takiego wdrożyć. I też miałem dużo sytuacji, że dzieci polubiły bardziej informatykę, że fajnie im się to robi, że można to na podstawie gry, a nie sam po prostu czysty taki kod binarny, który może dla początkującego dziecka nie jest jakby przyjazny wokół. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.